We leave our legacy in your hands. Hej, cześć, siema na wam wszystkim, ludzie z tej strony Jack. Witam się z wami bardzo serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy. What needs doing, needs doing. Zagrajmy w Hogwarts Legacy. Nie będę tak się wcinać w czyjąś rozmowę, koleżanko. Za chwilę sobie pogadamy. W tym odcinku myślę, że zajmiemy się troszeczkę pobocznikami. What needs doing, needs doing. Rozpocznijmy questa. To, jeśli dobrze kojarzę, to jest chyba quest na tego trolla. Is everything all right? If the Hamlet sent you here to talk to me about... I know what I have to do. It's not every day a girl has to put down her own troll. I should be allowed to work up to it. What do you mean, your own troll? I thought that's why you were here. I'm sorry. I suppose if you spend enough time with trolls, you forget your manners. I'm Alexandra. I didn't mean to be short with you. With Ranrock's lot seemingly everywhere, I thought the Hamlet could use a bit more security. But my plan has gone awry. I apologized when he almost trampled half the Hamlet yesterday. He just needs more time. But everyone wants him gone. They think it's mad, my training a troll. Impossible even. Jest odważne, ale nie jest niemożliwe. Wystarczy Imperio. Choć chyba od twojej siły w magii zależy fakt, czy... czy jak długo zdołasz... Znaczy, w sumie nie, też. Czy zdołasz zaklęcie rzucić i jak długo zdołasz je utrzymać? It certainly takes a lot of courage to try, I'll give you that. Thank you. Thank you for saying that. I wish others felt the same. But I suppose I understand why everyone's been so concerned. What made me think I could train him? I should have learned from Barnabas the Barmy. But he's my troll and my problem. I'll be honest. I'm afraid I won't be able to take care of him. He's stronger than any troll I've ever encountered. I wish I knew someone else who could do it. Hey, ja mogę, tylko daj kasę. Who's Barnabas the Barmy? Surely you've seen the tapestry of him at Hogwarts. It hangs in the 7th floor corridor. He allegedly tried to train trolls for the ballet. You can imagine how that turned out. What exactly were you training the troll to do? I was hoping to train him to serve as protection for us. Frankly, I struggled to teach him even a word or two. Couldn't give him even a semblance of self-control. A próbować może Imperio? I'm not thrilled at the prospect, but I'll consider it. Oh no, I didn't mean to suggest that you should do it. In fact, you should avoid the area just southwest of here. At least until I work up the courage to do what needs to be done. Południowy zachód, mówisz? Okej, oczywiście pomyliłem sobie menusy, no ale w sensie guziki. To gdzieś tutaj? Myślałem, że to będzie... A nie, czekaj, dobra. Nie, to z tym... Dziwo z tym nikczemnym wrogiem. Z tym chyba już walczyłem. Tylko nie wiem, czy na odcinku, czy prywatnie, ale chyba na odcinku. Gdzieś tu był quest obok właśnie jakiegoś nikczemnego wroga. A troll on the loose near a hamlet. That could be devastating. Co nie? Troszkę się obawiam tego questa, w sensie... No właśnie. Jakiś list, ale to już chyba kiedyś czytałem. Prywatnie oczywiście. You sound as if you could use some help. Oh yes, I could. Eddie Thistlewood's the name. A dear friend of mine in Feldcroft is at his wit's end due to the relentless attacks on his hamlet by Ranrock and his loyalists. I sent 2 crates of Chinese chomping cabbages to help, but they've gone missing. Okay. Good idea. Those cabbages are nothing to be trifled with. My thoughts precisely. You see, I know plants, and I believe the goblins will be so irritated by the onslaught of ferocious vegetation, they'll simply leave Feldcroft alone.
I wonder if you might track the two crates down and deliver their contents to my friend Bernard Ndiaye. I simply can't leave my shop at present. Could you not grow or buy more Chinese chomping cabbages? I suppose I could, but that would take time. Time we do not have, what with Ranrock's thugs posing new threats every day. Besides, it's the principle of the matter. I grew those cabbages, and they are extraordinary. Why would the goblins target Feldcroft? My friend Bernard says they've been seen in the area for a while. He seems to think they're looking for something, but lately they've become more aggressive. Albo czegoś w zamku, albo blisko domu Izidory. Jedno z dwóch. Any idea where I might find the crates? Yes. From what I hear, one was spotted south of Feldcroft. The other, so I hear, is south of Brockborough near the river. Wow. Naprawdę? Very well, sir. I shall keep an eye out for two crates of Chinese chomping cabbages. Oh, thank you. I shall let Bernard know he might be receiving those cabbages after all. Dobra. What do you have for sale? Masz coś na sprzedaż ciekawego? Feldcroft will be much safer with Chinese chomping cabbages defending them. Depta mi kapusta. Sounds like Feldcroft's in trouble. Perhaps I should try to help. Depta mu mam gargantuiczne wręcz ilości, a kapustę sobie hoduję za darmo, więc nie ma sensu kupować, ale za to z wielką chęcią pozbędę się wszelakich staroci i rzeczy słabszych. Choć to wiadomo, troszeczkę zajmie. Te legendarne sobie zostawię do identyfikacji. Trochę wątpię, że będą lepsze, no ale lepiej nie zakładać za wiele, to się potem nie zawiedzie. Nie zawiedzie się ewentualnym losowaniem gry. Tak więc dobra. Dziękuję. Mam nadzieję, że zobaczę Cię znowu soon. Gdzie to jest? Wow, no kurde, faktycznie niedaleko, prawie kilometr stąd. Gdzie to jest? Ujacie pitole, chłopie! To jest Brock... Nie, to jest Kingbridge, gdzie jest Brock Barrow. Północne, zachodnia dolina, torfowiska, oko kopalni. Nie, my jesteśmy teraz? Tak, my jesteśmy w Brock Barrow. Chłopie, co to jest za kawałek drogi? Pogrzało cię do reszty? Ha, dobra, tą misję muszę sobie wybrać normalnie. Ale okej, nie jest to takie typowe, nie jest to takie typowe zlecenie kurierskie, że masz zanieść, tylko to jest zlecenie proszę zanieść, ale w sumie znać to najpierw po drodze. Ale zajmiemy się tym, czemu by nie, ale zanim to najpierw ogarniemy tego trolla. Kto wie. To może być... A nie jest jakiś nikczemny wróg. Proszę, tylko nie oznaczę na mapie. I take it you're Alexandra's friend. Troll Aleksandry na 32 level. Dobra. Zacznijmy od kilku rzutów. Bum. Unik? Unik? Gong we mordę. Szybkie immobilaze. Już krótce ulepszone o ten... Au! Ja ci dam. No i proszę. I feel awful for Alexandra, but the hamlet needed to be saved from that troll. No i proszę, poszło zaskakująco szybko. Chociaż pewnie na to ma trochę wpływ ulepszenie na drugi level obrażeń starożytnej magii. A niewiele brakuje, żeby już mieć level trzeci. A już to teraz bije kolosalne obrażenia. To co, ile to będzie biło na trzecim poziomie? Nie ominąłem, ale problemu sprawić już nie będzie, bo nie żyje. It's done, Alexandra. I took care of him. My troll? What? Oh, I don't know what to say. Thank you.
I wish things could have turned out differently for him. There wasn't much you could have done. He was beyond training. Tried to kill me the entire time. Goodness. I'm glad you're all right. You're very brave. People in the hamlet had already crafted a moniker for whoever eventually defeated my... I mean, that troll. It was troll something or other. Pogromca, poskramiacz, zaklinacz, pewnie pogromca. Slayer? Yes, that was it. I suppose it's your title now. I need some time on my own. But truly, thank you for what you did. No spoko, nie zajęło mi to. Troll Slayer. Has a nice ring to it. Jest mi ciekawe, czy to jest stałe jakby, czy jak... Właśnie wiecie, że nieważne co wybiorę, to zawsze będzie troli i to co wybieram, czy byłaby poprawka na tą akcję. Boże, muszę to astrolabium zrobić. Bo zaczyna mnie to powoli irytować. Dobra. Niedaleko tego to było, więc przenieśmy się tutaj i polecimy sobie do tej kapusty, a potem być może uda się jeszcze przelecieć do tamtych dwóch questów, czytaj do tego astrolabium i do tej. I jeszcze do tej drugiej opcji, tylko najpierw misje, kapusta, w ogóle to jest na 15 level sugerowane. To widać jak mało eksplorowałem, albo raczej jak za dużo walczyłem poza nagraniem. Ale w sumie to nie jest jak Wiedźminie, tutaj expa i kasę, czy tam nagrodę ogólną dostaję taką. Rozbrój kata mam. Mam Expelliarmusa, dobra. To jest kat akurat. Kurde. Aj, blisko. Ale już mi się udało taką jedną akcję zrobić poza nagraniem. To jest naprawdę świetne. Jak mogę go jeszcze załatwić? Aj, kurde. Ty, i go one-shotowałem, nie wierzę. Złanshotowany przez własną głupotę. Nawet nie wiem jak krótko. O Jezus, ale by to było OP. W sensie, ciekawie co by było, jakbym walił klątwę na wszystkich dookoła, a potem użył właśnie tego... Ty, nie mam takiego ptoka? Bo jak nie, to skądś go... Capnę do capsakwy. A wydaje mi się, że chyba takiego nie mam. No, gdzie to będzie? A, dobra, w tym miejscu. I nałożyć właśnie, nałożyć klątwę, po czym zrobić to gościowi. O, świergotnik się nazywa ten ptak. Jestem ciekaw, czy to by jakoś właśnie... Arresto momentum. Wiem? Gdzie tam? No. Nie uciekaj! Dobra, drugi obóz obok, to się zajmiemy nim przy okazji. Dobra. Gdzie jest kapusta? Dobra. Gdzieś tu jeszcze jest... Skrzynka z jakimś upgrades. O, a propos. Ale jeszcze on tutaj... To jest co? Zajebiście! Koncentracja sorocznie magna level 3. Mój bien. Ouu. O, to coś nowego. Takiego Merlina jeszcze nie miałem. Co ty mi tu już znajdujesz? Tutaj coś. Jajo baha... To jest takie wielkie? Przecież bachanki z tego co wiem to były wielkości ćmy. Czemu one są takie, czemu to jajo jest takie duże? Dobra, jak ja mam już obok, no to aż szkoda nie wykorzystać.
Aha, nie, dobra, to już mieliśmy. To akurat dobrze, mam reparo przygotowane. Już było, trzeba po prostu naspawać te pomniki jeszcze raz. No, ale to będzie na szczęście bardzo szybkie. Proszę. Akurat ta animacja mogłaby się za każdym razem nie pojawiać, no bo to... No, nie powiem, wygląda to fajnie, ale żeby robić taką, taką cutscenkę drobną, no to to już... drobna przeginka. Spowolnij kata, gdy próbuje wypuścić atak wybuchowy. Okej, takiego nie miałem jeszcze. Wybuchowy, no to nie o Confringo chodzi. To jest tornado do Expelliarmusa. Okej, to było mocne. Nie, musi Confringo mi chyba rzucić, co mi się wydaje. Możesz rzucić Confringo? Proszę. No kurde! Ej, stary, co? Ja akurat z trollem to już walczyłem, wiesz? No będę. No strzelaj tym Confringo. Jak na złość z tobą, wiesz? Tak. Bardzo ładne tornado. Kurde! Za wolno. Dobra, to tam se czaro, ja wam tutaj zabiorę coś ze skrzyneczki. Kontrola 3. Nie wiem z czego jest ta kontrola, ale to okej. O, tu kolejny świergotnik, tego przy okazji uwolnimy. No, Confringo. Jak to wypuścić? Co ja mam z tym zrobić? Mam do ostatniej chwili czekać, kiedy on to użyje, czy jak? Czy mam uniknąć i dopiero potem go spowolnić? Wow, teraz to siadajmy jak idioto. Skąd ty wziąłeś tę czaszkę, gościu? Pochwalisz się? No, kurde! Zrób mi ten unik, a nie strzelasz zaklęciami. Ale robię tylko jedną próbę z tym unikiem. Jak po uniku mi to nie wyjdzie, no to wosowalę mu Expelliarmusa i tyle. Nie weszło. Dobra. To gin. Nie będę się specjalnie... tym questem. Głowy, dlaczego mi to nie chce wejść. Ja mam... inne rozrywki na teraz. Mamy jedno. I mamy drugie. Teraz nauczę na doświadczeniem. No! No nie wierzę, serio! Ej! Tok! W toku, gdzie jesteś? Łapaj go póki moszczym. Ty, ej, w sumie? Może ten drugi też wrócił? Taki szybki teścik. Wow, o dziwo, zespełnili się znowu przeciwnicy. Yes, always easy to blame everyone except yourself.
Never could it be of your own hand that fortune eludes. Blast, I think it's true, Alice. Jakie cudo mnie nie widział? Expelliarmus. Jakie cudo on mnie nie widział? Że stan ten centralnie przed nim. On mnie nie widział. Jak? Jezu, czemu to Protego się tak pieprzy? Dobra, i magia na full, dziękować. Gdzie jest ta druga? Kilo stąd. Czy ja będę się tam w stanie teleportować? No, nawet bardzo blisko jestem w stanie się przenieść. Dobra, tutaj obok chyba są żaby, jeśli dobrze pamiętam. Ja, ale z błotoriami nie chce mi się walczyć, tak więc lećmy po kapustkę. Zawsze już rozbrojoną broń. Ranrock's loyalists are hiding out near Feldcroft. They must have the other crane behind the shrimp and cabbages. One shot. Nie tak nie zdziabniesz, gościu. No czemu to Protego się tak dupcy? No bez jaj z Confringo. Nieładnie, kolego. Nieładnie. O, no to za to spotka cię kara. Your blood's on Ranrock's hands. Jezu, może to Protego przestać tak chędożyć? Tutaj, a tutaj też już byłem. Jest tylko coś daleko do spalenia. Kapusto, kapusto, jesteś tutaj. That's all the crates of Chinese chomp and cabbages. I'd better go and see Mr. Thistlewood's friend in Feldcroft. Dobra. Hello there. Do you have the special delivery for my dear friend Eddie? A żebyś wiedział. Hello, Mr. NDI. Eddie Thistlewood sent me. Yes, he told me to expect you. Do you have the Chinese chomping cabbages? Mom? I have them right here. Marvelous. This will go a long way towards protecting the hamlet from Ranrock's loyalists. The same foul curs who, I'm willing to guess, intercepted them in the first place, along with Rookwood's lot. Feldcroft owes a debt of gratitude to you and Eddie. Thank you for your help. How do you and Eddie know each other? We met at Hogwarts. Been friends and business associates ever since. I wasn't surprised to get his owl about his Chinese chomping cabbage scheme. He was always one to go out of his way to help another. Do you have any idea why the goblins are attacking Feldcroft? No clue. I used to think it was because of its strategic location, but now it's as if they were looking for something. I will admit, however, that I don't know what they could possibly be looking for. Ja się już domyślam. No. What do you have for sale? Boże. Czy mogę po prostu zakończyć gadkę, nie musiałem w ogóle tutaj wchodzić. O, ale w sumie. Biorę mordka, futro Luna Bali, futro Niuchacza, pióro Pówka, czy futro Pówka. No, w sumie nie muszę tego kupować, ale jak już wszedłem, no to przynajmniej te słabsze rzeczy posprzedaję. O, i narzędzia zielarskie dostałem za wykonanie tego questa. Coraz bliżej 37 poziomu. Tylko niestety nie mam jeszcze nowych czarów się nie nauczyłem, a to jest tak drobnym problemem. Dobra, czym by się tu jeszcze zająć? A tu już ogarnięte. To jeszcze byśmy mogli w sumie zrobić. To się nie wydaje zbyt skomplikowane. W sumie 26 minut.
No, jeszcze będą te dwa questy z tego, z Iron Keepa, czy Iron Dale, nie będę już... Coś z Iron było w nazwie. Wykonamy jeszcze, jak wystarczy czasu. No, albo chociaż jednego. Ale na razie lećmy tu. To w ogóle odkryłem coś przypadkiem. Po prostu się tu przechadzałem, nie? I nagle zaczęła... Znaczy, przechadzam. Robiłem sobie łamigłówkę Merlina i nagle zaczęła do mnie gadać studnia. Is someone down there? Down there? I beg your pardon. I'm here. There's no one here but me. Some thoughtless wretch casually tossed a bit of parchment into me and it caught. If you could please take it. Proszę, proszę, mapa skarbu. No, albo po prostu mapa. Wiatrak w tle, ruiny, most, takie coś. Takie coś na mapie. Drzewo i na nim lewioso. Ale patrzcie, gadająca studnia, tego jeszcze nie grali. Okej, okay, takie coś. Seems to be some sort of map. Thank you. Oh, thank you. What a relief. I hope the map serves you well. Oh, at least better than it did me. Okej, okay, no tego się to przyznam nie spodziewałem. A, czekajcie, to może jest gdzieś tu w okolicy? Jest jakiś wiatrak na widoku? Przez tyle myślałem, ale nie, wydawało mi się. A, w górę, w górę, w górę. Tak patrzę, to nie ma. Ale to nie właśnie, od czego jest mapa? Zobaczmy. To było takie... okrągłe dziabnięcie z... jeziorkiem. Tylko pytanie, gdzie to będzie? Może tutaj? Nie, bo to było takie... dziebnięcie i z lądu wchodziło tutaj, to nie... to nigdzie w tym miejscu, siomi stąd. O! Może tutaj? Nawet pasowało, tak mi się wydaje. Abandoned long ago, no doubt. Czy tu jest jakieś drzewo? Żadnego. Czyli to nie jest ta miejscówka. A jako, że nie chcę teraz stracić czasu na takie bezsensowne szukanie, to zajmijmy się czymś innym. Może w końcu tym astrolabium, bo jestem też mnie ciekawi w sumie, o co z tym chodzi. Astrolabium, z tego co kojarzę, to był jakiś przyrząd do... taki mega stary przyrząd do obserwacji nieba. No, a bynajmniej do obserwacji gwiazd. No, możesz. Co cię trapi? Hello, can I help you? Oh, thank goodness. Yes. My name is Grace Pinch Smedley. Of the Bath. Pinch Smedley's? I was hoping someone would come along soon. I was about to defy my father's wishes and would never have forgiven myself. You see, I need to retrieve something from the bottom of the lake. Might you be the one to help me? Diving into the lake sounds like an adventure. Tell me more. Splendid! Precisely the response I'd hoped for. What do you need help retrieving? Years ago, my grandfather, who fancied himself quite the astronomer, set sail from Hogsmeade Station for what was meant to be a quick stargazing cruise with my grandmother. They never returned. I'm so sorry. What happened to them? We can't be sure. We only know that neither they nor their boat made it back to shore. They were presumed drowned. Father was so distraught that he forbade our family from setting foot on or in the Black Lake ever again. A treasured family astrolabe vanished with them that night. If you could dive down and retrieve it, I may be able to bring my father some peace. Ha. Jak rozumiem, twój tata po prostu powiedział ci, nie wolno ci nurkować ani pływać w tym jeziorze.
i ty jesteś taka posłuszna, weź, błagam, weź powiedz, że on rzucił po prostu jakieś zaklęcie. Bo taki zakaz rodzicielski to jest pierdoła. I pierwsza rzecz do zignorowania, jeśli chcesz odzyskać jakąś pamiątkę rodzinną. You seem to think I might have heard of the Bath Pinch Medleys. Why would I know your family? That's like asking why the sky is blue or grass is green. The Pinch Smedley name is synonymous with intellectual curiosity. We are known for our contributions to science and art. I'm surprised you haven't heard of us, frankly. But with all I plan to discover about the world around us, those that don't yet know the name certainly one day will. Ale o Pinch czy o Smedley? Bo samo Pinch Smedley to jest jakby połączenie dwóch nazwisk, panieńskiego matki i normalnego ojca, tak więc... It sounds dangerous, especially for something of mere sentimental value. I understand. But I'd be forever... I've cross-referenced the vessel's last alleged location against the lake's topography, depth charts, and tide schedule. My best guess is that it's just over there, about a furlong from the dock. It would be wonderful to have my grandfather's astrolabe back. Ej, nie chciałem przestać z nią gadać. Czemu mi tak przeskoczyło? Grace. I was hoping you... No kurde, i straciłem okazję. Żeby cię, gałko. Już nie będę pójdą tak daleko. This must be where the Pinch Smedley family astrolabe is. Ej, serio? I tak to ma wyglądać? Wow. Okej, czuję się trochę zawiedziony. W sensie myślałem, że będzie jakieś nurkowanie i pływanie pod wodą, no ale... Nie, po prostu wstrzymuje powietrze, leci jak kotwica i szuka. I co, do trzech razy sztuka? Zanurkuj w jeziorze Hogwartu. Kto wie? Może przypadkiem komarnica rozwaliła tę łódkę i jej dziadków. A patrzcie, jednak nie dotrze. O, gdzie jeszcze jest miejsce, gdzie mogę zanurkować? Tutaj. Zobaczmy, czy za czwartym razem się uda. Ja, astrolabem rodziny Pinch Smedley. I should let Grace know that I found her family astrolabe. I eliksir wiganowy, ale tego drugiego mam już maksymalną ilość, a zużyłem chyba ich z 5 podczas tej jednej walki. Hello, Grace. I followed your bearings on a dive in the Black Lake. Oh, how incredible! Did you find the astrolabe? I did. I hope it makes your father happy. It will. I can't wait to see his face. Thank you so much for doing this for me and for my family. You do well to keep an eye out for more spots to dive. A diver of your caliber is certain to find all sorts of things down there. Tak, gdyby jeszcze to pływanie było takie upośledzone. Keep diving. You certainly have a knack for finding treasure. O, maska syreny. Okej. No, prawie. Jeden, dwa questy i może będzie level. Dobra, 38 prawie to, ale tam wytnę z tego... No, jeszcze jedną misję z tego. Iron... No. Iron... No, jak na złość, no. No. Iron Dale, dobra. Będzie który? To must lead to something grand. Tak, to będzie ta. Excuse me, madam. I thought I heard you say something. Yes, indeed. Talking to myself again, I find myself to be quite the engaging conversationalist since my husband passed. Madam Althea Twiddle, pleased to meet you. Nice to meet you too, Madam Twiddle. You know, you might be interested in this. You young people love this sort of thing.
My husband often ruminated on the mysterious statue just outside our hamlet. Some sort of archaic puzzle involving vases, he would insist. I stumbled upon it today when I had a burst of energy and extended my morning constitutional a bit longer than usual. An archaic puzzle? Sounds fascinating. You see, I suspected you'd be interested, and wait till I tell you about the rumours surrounding this particular puzzle. My husband Greville insisted that solving the puzzle would reveal a magical challenge of sorts. The man was intrigued by everything. He was about to try and solve it himself when... Perhaps you could take a look. I'd be rather interested to hear what, if anything, you find. Chyba wiem nawet, o co chodzi. To jest chyba wejście na arenę, które już odkryłem. Where can I find this statue? It's not far from Irondale. It's down by the shore, near those old ruins. You can't miss it. Yeah, to jest to. If I happen to see it, I'll have a look. Ah, the spirit of youth. I do hope you'll be able to solve the puzzle. If not for me, then in Greville's memory. A teraz rozumiem, czemu to jest nie waży, tylko waz. Bo chodzi o wazy. No, to jest to. Mrs. Twiddle, your husband was right. The statue was part of a puzzle. Oh, really? How exciting! Yes, I had to destroy a number of large vases, and that seemed to activate some sort of charm on the statue. Well done! Oh, I miss having someone like you around with a thirst for knowledge and a quick mind. Well, my curiosity has been satisfied. Thank you for that. Who knows what I'll encounter on my next constitutional? Wyślij mi sobie, jak znajdziesz jeszcze taki stat posążków. Kolumna w beżowym odcieniu. Takiego jeszcze nie mieliśmy. Tego. To oczywiście nie zdążyło się nawet pokazać to zadanie, bo już to odznaczyłem. Tutaj, nie. To będę kiedy indziej sprawdzał. W inwentarzu co się dodało? Jak się coś dodało, to już zniknęło. Ale w wyposażeniu mamy co? Po pierwsze, coś gorszego do odznaczenia, a tutaj kolumna beżowa, kolumna morska i brązowa. A dajmy tą beżową, czemu nie? Chociaż mówię, dalej boli mnie fakt, że nie pomyśleli o tym, żeby te uchwyty różdżek dawały jeszcze jakieś bonusy, do, żeby chciało się je po pierwsze nosić, a po drugie zbierać. W sensie, żeby to nie było tylko i wyłącznie kosmetyczne. Na przykład, nie wiem, jeden uchwyt daje mocniejsze walnięcie na zakończenie tego combo czterech zwykłych ataków. Drugi, nie wiem, jak użyjesz Akio, potem Depulso, to są większe obrażenia, albo, nie wiem, przeciwnicy zostają zamrożeni na chwilę w czasie, zanim uderzą, przez co można ich jeszcze nawalać. Coś takiego, nie? Takie, wiecie... Takie trochę buffy, ale pasywne. Pardon me, sir. Come to stare at the fool, have you? There's poor Ig Haggerty, robbed by his own sister. She's robbed almost everyone now. So, who's the fool? I'm not sure I know what you're talking about. Then you're the only one who doesn't know about Katrin running off with that thief, Victor Rookwood and his lot. Good riddance, I said. Never thought she'd return to steal from me. Us, but I just know it was her. I want her caught and sent to Azkaban for stealing a prize family heirloom, sister or no. Okej. Okay. Jako, że jest to jego siostra, ale i tak chcą, żeby ją zamknęli w Azkabanie, no to naprawdę coś bardzo dużo znaczącego dla rodziny musiała ukraść. What exactly was the family heirloom that the thief stole? A necklace. Belonged to the first of the Haggerty women, hundreds of years old. So much history. She'll likely pawn it. Why would Katrin come back to rob the hamlet if she'd already left? Do I look like a criminal to you? How should I know? She always despised this place, resented having to grow up here. Perhaps she did it to spite us. Jest na to duża szansa. Are you sure Katrin is the culprit? It could be anyone. Thanks to that Rookwood louse, we're inundated with all manner of criminal.
I wanted to believe it was any one of them except Catherine. But she was the only one who knew where the heirloom was hidden, and she knew precisely which homes to rob. I could keep an eye out for the thief, sir. You? Ugh. Nothing to be done by the likes of us. This is a job for the fine officer singer or some such authority. Besides, the thief, my sister, only strikes at night. Coward. Long past your bedtime. Stary, po pierwsze, jak będziesz czekał, aż władze się tym zajmą, to się nie doczekasz. Po drugie, to, że powinienem być, nie znaczy, że muszę. What do you have for sale? Bo on twierdzi, że muszę, ale nie. I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty once night falls. Kurde, jednego pióra potrzebuję, to sobie niego wykupię. Nie zwrócę sobie całkowicie z tych sprzedaży, ale potrzebuję jednego pióra, żeby sobie ulepszyć. Inne elementy ekwipunku. Tak. Tak się jakoś coś nowego powie, ale nie mówi nic, więc... Będzie tyle. Wróć na miejsce zdarzenia w Irondale nocą. Dobra. To wyskoczę sobie... Skoczę sobie poza zasięg, żeby się nic nie zdupcyło. I przewinę sobie czas. Now that it's night, I ought to look into this thievery business for Mr. Haggerty. Dobra. Zobaczmy, o co Kamon. A pile of gold. I must be on the right track. It looks as if the thief took more than they could carry. Ej, tak na poważnie? I co, po prostu rozsypane galeony mnie zaprowadzą? Po nic do kłębka? Okej, można i tak. Jakby mnie to kompletnie nie robi różnicy, bo to jest wręcz tym łatwiejsze. No masz obok obóz, gościu, także... Jesteś bardzo blisko. No, kurde, typie. Chciałeś, stary! I on się przesunął w tak durny sposób, no. O. Tak to sobie możesz latać. Co, ktoś silniejszy? A nie, to tak po drodze. Spoko. Revelio. Chyba, że mam zejść pod ziemię, no ale... Kto wie. Tam zobaczmy, czy coś się tu kryje. Coś, no coś... więcej. Tak może zaznaczę. Nie, tu by chyba... Z tego, co kojarzę, to był chyba skarbiec, jak już go... opróżniłem. Może śladem monet. Dobra, ale gdzie jest reszta tych monet? A, dobra, no. Wyjątkowo blisko. Dobra, nie, ale jak mam tak iść, to wolę namiotle. To jest wyzwanie, ale to wyzwanie chyba już mam zrobione, bo to jest chyba to właśnie, które... do którego by nie zaprowadził tamten questik od tej babeczki. To jest to wyzwanie, które wam chyba pokazałem pod koniec, czy pod koniec, na początku właściwie odcinka 23 ze skryptorium.
Jeśli mnie pamięć oczywiście nie myli. Skoro też chyba idziemy prosto, tak mi się wydaje. A nie, proszę, idziemy dalej gdzieś. Dobra, to może po prostu zamiast iść, będę biegł i... This looks intriguing. Dojdę po prostu szybciej. Przerwij szarże. W ogóle obok łamigłówka Merlina. Przynajmniej oznaczyłem. Już nie będę jej teraz wykonywał. I co, będzie w tym obozie, czy w jeszcze innym? No. Kompletnie nie tego ziomeczka powinieneś uderzyć. Chyba nie zaliczyło niestety. Ty pewny tego jesteś? Weź mi gościu, wiele rzeczy mi tu chodzi na sucho. Alko, ludzie, gdzie jest tu więcej takiego ślaczku złota? Czy może natrafię za chwilę na... w sumie na to, co powinienem? Dalej mam podążać śladem monet. Ej, czy te monety się właśnie zresetowały? Bo zebrałem je, a one dalej tutaj są. Ja pierdzielę, gdzie ona polazła? Nawet ja tak nie chodzę. Boże. O kurde! Czyżby to nie... Niffler, it wasn't Katrin Haggerty after all. Proszę, proszę, to niuchacz! Zarąbał gościowi. Ej, ale to nawet fajnie rozwiązane. I to też w sumie trochę tłumaczy, czemu miałem taki szlak złota i w takich dziwnych miejscach. I have the Niffler. Now to look for the Haggerty family heirloom. No tak, bo tak myślałem, że tu, ale nie, po prostu on sobie musi wyciągnąć z tego niuchacza tę pamiątkę. Ale patrzcie, no dość niekonwencjonalnie rozwiązane zadanie, w sensie... Ja myślałem, że przyjdzie mi walczyć faktycznie z tą babką i będę musiał ją, nie wiem... dosłownie siłą zmusić do... Dobra, to jest to ze świetlikami, okej? Okay? Ale to akurat uda mi się w miarę szybko rozwiązać. Ale tak trzeba, nie będę tego robił teraz. Myślałem, że będę musiał dosłownie tą babkę zmusić siłą do oddania tego naszyjnika, a tu proszę. Sprawa o wiele bardziej przyziemna, że tak powiem, i co najlepsze, nieoczekiwana. A takie rozwiązania questów bardzo lubię. I have some good news, Mr. Haggerty. I unmasked your thief. Nothing to unmask, was there? We all know that the thief was my sister, Katrin. Actually, sir, the thief was a Niffler. A what? You know, small, furry, pilfering. I followed it to its lair. Katrin was the only one who knew how to get into our homes, where to find our treasures. But I suppose... mangy little blighter. Well, if you found a Niffler's lair, as you say, you must have found my heirloom. I'm sorry, Mr. Haggerty. I wish I could say that I had. It was too much to hope for anyway. I appreciate what you did uncover. Katrin's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. Glad I'll be able to look my neighbors in the eye now. Pity about that heirloom, though. Punkt talentów. Czy ja przypadkiem powiedziałem, że nie mam? I to zatrzymałem? Pokaż mi inwentarz. Jest niuchacz. Jest to pióro.
Tu nic. Też niby pusto. Ja muszę teraz to sprawdzić. Ja to muszę teraz sprawdzić. Wczytaj grę. Autozapis. Dobra, spróbuję to. Dobra, jestem tutaj i muszę iść dalej, ale już oleję tę walkę. Eksplorację powinienem mieć wystarczająco. Siedź tam, Cio. Bo się jeszcze rozmyślę i faktycznie dostanę ci po mordach. It wasn't Katrin Haggerty after all. Dobra, najpierw muszę go spowalnić. I have the Niffler. Now to look for the Haggerty family heirloom. Revelio. No i jakby teraz. Czekaj, bo teraz jestem skołowany. Nie wiem, mam to poszukać gdzieś tutaj? Czy ten? Tutaj coś jeszcze mamy. A jest! Dobra! Czyli po prostu. That must be the Haggerty family heirloom. Czyli nie znalazłem po prostu tej pamiątki. Czyli nic tam nie wybrałem przez przypadek, po prostu nie rozejrzałem się dokładniej po okolicy. Ej, ale w sumie ciekawe, czy. Ciekawe, czy mógłbym zrobić tak, że nie wykonałem, ale potem znaleźć ten naszyjnik i gościowi oddać. Ciekaw jestem, czy to jest tak przemyślane. Dobra, to już znamy. To już znamy, więc to pomijamy. Oj, oczywiście, możemy być dupkiem, ale po prostu możemy też go sobie to oddać. Ja mam pieniędzy aż nadto, także trzymaj. As a matter of fact, I did. Thank you. You don't know how much this means to me. Katrin's a disappointment for certain, but I never wanted to believe she was behind this. Now, thanks to you, I won't have to. What a strange world we live in. Suppose they can't send a Niffler to Azkaban. At least I got my heirloom back. No, a okej. Ekspa tak czy siak wystarczyło, to mnie najbardziej akurat zadowala. Dobra, na co mogę wydać ten punkt talentów? Dwa punkty muszę sobie pamiętać, żeby zachować sobie na to drzewko. Tutaj, tu mogę Levioso ewentualnie wzmocnić, to mam na maksymalnym poziomie. Czy ja chcę podkradanie teraz brać? Raczej nie. Ale w tym pokoju życzeń, natomiast z chęcią bym coś wziął. Nie, eliksir nie potrzebuję. Zwiększa obrażenie, czas trwania efektu. Nie takie złe. Zwiększa zasięg i obrażenia na paru. Czas trwania eliksiru skupienia jest wydłużony. Jeśli dowolne zaklęcie zostanie w tym czasie rzucone. Okej. Czyli po prostu podczas golniętego sobie tego mogę przedłużyć sobie czas trwania rzucając zaklęcie, rzucając te moje zwykłe spele. Zwiększa obrażenia i czas trwania obezwładniającego. Dobra, to już widziałem. Tutaj jest to. Każda rzucona kapusta tworzy drugą. To weźmy, to nawet jest spoko. Rzucam jedną, to rzucam dwie. Tutaj eliksir daje niewrażliwość i odbija ataki pociskami, czy po prostu ataki, z powrotem do przeciwników. No dobra. Myślę, że zanim zdobędę kolejne zaklęcie niewybaczalne, a zakładam, że może dać mi wątek Seby, to prawdopodobnie, no, trochę czasu minie i kto wie, może będę w stanie ogarnąć sobie coś więcej. W sensie, że może będę w stanie już wydać ten punkcik na ulepszenie któregoś zaklęcia. W sumie, jak mam strzelać, to pewnie teraz będzie Imperio, coś mi się wydaje, no bo Avada raczej jako najpotężniejsze zaklęcie niewybaczalne tak szybko by do mnie nie trafiła.
Więc, no, poczekamy, zobaczymy, co my tam teraz mamy za misję. Mam to, ale tutaj ciągle zbieram te księżyce. Tu muszę znaleźć skarb i tu w sumie to samo. Zobaczmy. No, jakiś wygląd jest na obu. Jako nagroda. No, a tutaj muszę wrócić do komnaty mapy. Czy ja coś na mapie jeszcze mam do wykonania, jakiś quest? No, nie licząc już tej łamigłówki, którą zajmę się natychmiast. Tutaj nie ma co sprawdzać. Czy tu jest gdzieś jeszcze jakiś questik poboczny, czy już nie bardzo? O, to jest stół, który mogę zrobić i popchnąć sobie wyzwanie. No, jak tak patrzę, to póki co jest pusto. W Hogwarcie, to jest tutaj coś nowego. A nie, to już było. Człowiek z księżycami. A tutaj jest kod przywoływaczy. To jest nieważne. Ale w Hogsmeade coś jeszcze jest. A, to jest to, w Muchomorach i Astrach. Myślę, że tym się też możemy zająć. I porwanie ciastka. Dobra. To myślę, że w kolejnym odcinku ogarniemy sobie te dwie poboczniaki. Ja się jeszcze postaram pozwiedzać te wszystkie sklepy, ale to już dla siebie. Na co mi zrobię to od razu. Jak zrobię tego Merlina, żeby posprzedawać zwierzęta. Te, które mam w nadmiarze. Posprzedaję zwierzęta, a później myślę, zrobimy te dwa kościki, a po tych kościkach spróbujemy popchnąć jeszcze bardziej fabułę. Tak więc okej. Ode mnie, moi drodzy, to będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia, tylko może... No właśnie, bo na hipogryfie już lecieliśmy, ale jeszcze nie przywoływaliśmy Testrala. Więc spróbujmy. Cyk. Ah, there you are. Okej, widzę. Dość podobnie to wygląda. Ale sam lot chyba jest. There's no telling what lies in wait for me in there. Pytanie, czy szybciej się na wierzchowcu przemieszczam, czy na miotle? To jest bardzo dobre pytanie. No ale nic to. Ode mnie to póki co będzie tyle. Do usłyszenia i do zobaczenia w kolejnym odcinku Hogwarts Legacy. No need to race now, my friend. Do usłyszenia. Cześć.